Hello there, z tej strony Wojciech i witam Państwa w krótkiej audycji audiowizualnej będącej aktualizacją do poprzedniego filmu o porcie HyperOS na Mi 9. W dzisiejszej audycji postanowiłem ponownie zrobić porównanie MIUI do HyperOS z dwóch powodów. Po pierwsze, w momencie nagrywania tamtego filmu mój Poco F5 Pro miał wersję MIUI for Poco na europejski obszar gospodarczy, która w kilku kwestiach różni się od normalnego MIUI mówiąc normalny MIUI mam na myśli albo wersję zrobioną na inne sery niż Poco albo wersję chińską, albo wersję Xiaomi EU, która się na tej wersji opiera. Obecnie na moim Mondrianie zainstalowany jest MIUI 14 zmodyfikowany przez Xiaomi EU, który jak przed chwilą powiedziałem, jest oparty party na MIUI stworzonym na warianty telefonów chińskiego giganta na swój ojczyźniany rynek. W dużym uproszczeniu oznacza to, że porównanie MIUI do HyperOS będzie tym razem bardziej klarowne, ponieważ nie będzie to porównanie dystrybucji MIUI zrobionej dla specyficznej serii telefonów z nowym systemem chińskiego giganta, a porównanie tego właśnie nowego systemu do poprzednika, któremu bliżej jest do zwykłego MIUI. Po drugie, od publikacji filmu o porcie HyperOS na MI9 minął ponad miesiąc, a w tym czasie HyperOS został odrobinę zaktualizowany i naprawiony. Co za tym idzie, część rzeczy, które w tamtym wideo pokazywałem, jest technicznie trochę nieaktualne. Przykładowo, w poprzednim filmie mówiłem, że na HyperOS wyświetlała się stara animacja ładowania, a gdy wgrałem w jakiś nowszy build, okazało się, że pojawiła się nowa animacja, taka jaką projektanci HyperOS wymyślili. Podobna sytuacja z androidowym easteregiem nie działał, teraz działa. Po trzecie. W porównaniu w poprzednim filmie zabrakło porównanie niektórych elementów, np. animacji butowania, powiadomienia z odtwarzaczem audio, takiego co np. przy odtwarzaniu Spotify się pojawia, animacji ikon na lancerze, czy innych drobniejszych rzeczy, do których za moment przejdziemy. Wersjami systemów, które dzisiaj będą obiektami porównania będą MIUI by Xiaomi EU140280TMNCNXM, Stable oraz HyperOS by EU1023124DEV, który nawiasem mówiąc jest portem zainstalowanym na moim cfu u Myślałem również nad wgraniem chińskiej wersji HyperOS o tym samym numerze, ale ostatecznie stwierdziłem, że zostanę na EU, bo ostatecznie większość rzeczy, które chcę pokazać, jest taka sama, a ponadto chińska wersja jest w pewnych aspektach bardziej irytująca i restrykcyjna, ale to jest temat na inną dyskusję. I nie, nie chodzi tu tylko o brak sklepu Play albo o spisganego kotka. W każdym razie, przechodząc do porównania, zacznijmy od animacji butowania, będącej technicznie pierwszą rzeczą, jaką człowiek widzi podczas uruchamiania telefonu. Animacja butowania zazwyczaj dzieli się na dwie części, logotyp marki, a następnie przejście do logotypu ROMu. W pierwszej części mamy standardowo logotyp Xiaomi, albo POCO w zależności od telefonu, napis Power by Android na dole i ewentualnie odblokowaną kłódkę, jeżeli ktoś ma odblokowany bootloader. W tym przypadku jedyną różnicą pomiędzy dwoma systemami jest napis na dole. Na HyperOS jest napisane Powered by HyperOS. Z kolei w drugiej części na MIUI pojawia się animacja logotypu MIUI, a na HyperOS po prostu napis i ewentualna mini animacja ładowania systemu. Trochę przypomina animację ze starych wersji MIUI z czasów MIUI 8. Well, zobaczymy czy w przyszłości Xiaomi zrobi nową animację, czy na razie zostawi tak jak jest. Idąc dalej natkniemy się na ekran blokady, do którego przejdziemy troszeczkę później, bowiem teraz skupimy się na launcherze. Ogółem w tej kwestii za dużych zmian nie ma. Jedynymi zmianami są ikony oraz animacje otwierania się i zamykania aplikacji, które w HyperOS, jak użytkownicy deklarują, są gładsze i wywołują wrażenie animacji z iOSa. Ikony są lekko zmodyfikowane, a ich animacje basically takie same. Superwidżety mające swój debiut w MIUI 14 są na obu wersjach takie same. Przy czym należy doprecyzować, że na chińskiej wersji HyperOS, nie na wersji Siłami EU. Jest więcej super widgetów, a jeżeli chodzi o organizmy żywe w nieżywej formie, to poza kotkiem i pieskiem mamy jeszcze złotą rybkę i jakieś kwiatki. A kotek inaczej wygląda i widać w jego oczach, że robili mu zdjęcie ze softboxem. Launcher jest jedną z najczęściej wyświetlanych i używanych rzeczy w telefonie. Kolejną jest panel powiadomień i centrum kontroli, które również przeszło metamorfozę na HyperOS. Po pierwsze, elementy na pasku statusu mają zintegrowaną animację z dwoma panelami w sposób jaki w tym momencie Państwo widzą. Po drugie. Centrum kontroli na HyperOS wygląda nieco inaczej niż na MIUI. Przyciski są ułożone odrobinę inaczej, niektórzy zwracają uwagę, że układ przycisków na HyperOS jest bardzo podobny albo wręcz taki sam co na iOS, a z kolei przyciski funkcyjne domyślnie nie mają na pod sobą, na szczęście da się je włączyć jeżeli ktoś tego potrzebuje. Przycisk ustawień jest tym razem jako przycisk funkcyjny, a nie jako odosobniony przycisk w innym miejscu ustawiony, tak jak to ma miejsce w MIUI. Aplikacje ustawień w HyperOS różni się jedynie położeniem niektórych ustawień oraz ikonami. Jeżeli chodzi o wygląd różnych sekcji ustawień np. wyświetlacza, dźwięku czy baterii, to one wyglądają tak samo albo po prostu podobnie. Co do Androidowego easterega w bildzie, który miałem w poprzednim filmie, nie uruchamiał się. Tym razem się uruchamia i wreszcie można swobodnie odkrywać nowe planety przy użyciu małego lądownika. Szczerze nie pamiętam kiedy tak dobrze się bawiłem przy Androidowym isteregu. Przez ostatnie kilka wersji Androida mieliśmy kolorowe kuleczki, pokrętło, quiz ikonowy, tablice do malowania i ośmiornice. Teraz przyszedł czas na ustawienia personalizacyjne, w tym ustawienia ekranu blokady, o których wcześniej wspomniałem, i które zasadniczo są jedną z najgłośniejszych nowości nie tylko w HyperOS, ale i w całym Androidzie, bowiem jest to od wersji 14 natywna funkcja tego systemu. HyperOS w przeciwieństwie do MiUI oferuje więcej możliwości dostosowywania elementów ekranu blokady. Możemy dostosować sobie układ zegara, elementy w poszczególnych okienkach, ich czcionkę i kolor. Do tego mamy również możliwość ustawienia jednego z kilku filtrów tapety, które Xiaomi definiuje jako Dynamic Glass. Wygląda spoko, trochę tak jak filtry tapety w NafinkOS OS, dystrybucji Androida zainstalowanej na telefonach nowego dziecka Karla Paya. Jeżeli nam się nie podoba filtr szkła, jest jeszcze opcja głębi działająca w taki sposób, że obiekt z tapety jest przycinany i zasłania kawałek zegara, bądź innych elementów, które są w tym miejscu ustawione. Trochę to przypomina opcję customizacji ekranu blokady z iOS 16 i nie byłbym zdziwiony, jeżeli się Xiaomi rzeczywiście w tym kontekście inspirowało się systemem na telefonach z nadgryzionym jabłkiem. Zegar z ekranu blokady może być również ustawiony jako Always on Display, a jeżeli już mówimy o tej funkcji, tutaj nie ma większych zmian, mamy te same presety Always on Display, animacje powiadomień, czy animacje czy czytnika linii papilarnych pod ekranem, jeżeli mówimy o telefonach z tego rodzaju czytnikiem wbudowanym. Przejdźmy teraz do drobniejszych rzeczy, mianowicie designu aplikacji systemowych, animacji ładowania, widżetu muzyki i innych mniej lub bardziej istotnych rzeczy. Jeżeli chodzi o aplikacje systemowe, takie jak np. telefon, wiadomości, galeria i podobne, ich interfejsy nie zmieniły się drastycznie i zasadniczo nie widzę sensu bardziej rozwiniętego komentarza w tej kwestii. Jeżeli chodzi o aplikacje aparatu, najbardziej rzucające się w oczy różnice są w rolce zoomowania i wyglądzie oraz innym umiejscowieniu przycisków przy czym przy aplikacji kamery należy też zaznaczyć, że każdy model telefonu może mieć inne funkcje bądź nieco inaczej wyglądającą aplikację. Widget muzyki w HyperOS ma inne ułożenie przycisków i nie ma już okładki albumu albo miniaturki w tle, tylko z boku. Mi osobiście nie za bardzo podoba się nowy widget. Co prawda układ przycisków w HyperOS jest moim zdaniem lepszy niż w MIUI, jednakże tło bardziej mi się podoba u poprzednika. Animacja ładowania w HyperOS wygląda teraz tak, że po podłączeniu telefonu do źródła zapilania na pasku powiadomień pojawia się powiadomienie o ładowaniu, szybkości ładowania i procencie baterii. Oczywiście nie oznacza to, że stara animacja ładowania nie jest dostępna w HyperOS, albowiem to po prostu pojawia się na ekranie blokady po podłączeniu telefonu albo po naciśnięciu dwa razy w informację o ładowaniu na dole ekranu blokady. W ten sam sposób co informacja o ładowaniu pokazuje się komunikat o przełączeniu trybu cichego albo trybu nie przeszkadzać. No i to w zasadzie wszystkie różnice pomiędzy MIUI 14 a HyperOS 1. W tym wideo starałem się przede wszystkim pokazać głównie różnice pomiędzy tymi dwiema dystrybucjami Androida, niekoniecznie różnice między wersjami zielonego robocika, mimo że te też technicznie występują. Trzeba mieć też świadomość, że HyperOS na chwilę nagrywania tego filmu jest dopiero wprowadzony na wachlarz różnych modeli, na różne regiony i najprawdopodobniej niektóre wersje, tak jak Global bądź wersja na europejski obszar gospodarczy, nie będą wyglądać bądź działać tak samo jak wersja chińska Xiaomi'u zaprezentowana w filmie. To wszystko na dziś. Goodbye.